okołokilometrowego odcinka drogi w Chumniskach wraz z poszerzeniem pobocza niebawem dojdzie do skutku. Inwestycja szacowana jest na 1,5 miliona złotych, a koszty w całości pokryte zostaną z budżetu powiatu brzozowskiego. Działania w tym kierunku trwały co najmniej 2 lata. Próbowaliśmy różnych wersji o możliwości dotacyjnej, natomiast okazało się, że droga ta nie spełnia żadnych kryteriów, gdziekolwiek by ją próbować dać do sfinansowania. W związku z tym nie ma wyjścia. My chcemy i musimy zrobić tą drogę z własnych środków. Wydaje mi się, że środki znajdą się na ten cel. Natomiast mam też informacje ze strony członków zarządu, że nie będzie tu sprzeciwu, ponieważ tak jak wspomniałem, działania trwały już co najmniej 2 lata ze skutkiem negatywnym. W związku z tym nie ma wyjścia, my podejmujemy działania takie, aby mieszkańcy wreszcie doczekali się tego, na co zasłużyli, czyli dobrej nawierzchni, dobrej drogi i dobrego pobocza. Ta droga jest ważna tutaj dla mieszkańców tej miejscowości, dlatego jest takim łącznikiem, czy od strony tutaj małej strony jadąc w kierunku Sanoka, czy na odwrót z dużej strony jadąc w kierunku Krosna. Jest ona bardzo ważna, ona dość długo czeka na wymianę tej nawierzchni. Panie sołtysie, pan się spotyka często tutaj z interwencjami mieszkańców, żeby zreperować tę drogę? Tak, oczywiście, jeżeli chodzi o oczekiwania mieszkańców, pisma mieszkańców, tak samo działanie tutaj na pewno i do mnie pisma przychodziły, prośby, tak jak i do starosty, do radnego Grzegorza Florka, także tutaj już od pewnego czasu rozmawiamy na ten temat, aby ta droga wreszcie wyglądała jak droga, która jest drogą strategiczną. Nie ukrywam, że jakiekolwiek, nie daj Boże, nieszczęścia na drodze, kolizje czy cokolwiek od Chumnisk w stronę Brzozowa, zawsze puszczany ruch jest tutaj. Także tak samo, jeżeli chodzi o przejazd na miejscowości Górki, Sułectwo, Chumniska, skrzyżowanie, chociaż mamy to jako jedno Chumniska, ale tak samo z tamtej strony jest ta droga w opłakanym stanie, czy wjazd na Krosno, no jest bardzo potrzebne i jak pan tutaj widzi, ruch jest dość duży o tej godzinie, a nie wspomnę, że popołudniowe po 15 również to jest bardzo duży ruch. Także mieszkańcy tu jak najbardziej oczekują jak zbawienia. Od małej strony Chumnisk rozbudowują się mieszkańcy, powstają nowe budynki, nowe osiedle. Na pewno tutaj jest potrzeba zrobienia gruntownej przebudowy tej drogi. No widzimy, cały czas ruch jest, duże natężenie ruchu. Pan również korzysta z tego odcinka? Tak, jak najbardziej. Ja tutaj często korzystam z tego odcinka. Także widzę, że tak powiem, na własne oczy, co tu trzeba zrobić. Tu jest blisko kościół. Chodzą dzieci do szkoły, tędy też pieszo, więc to bezpieczeństwo jest tu narażone i takie wypadki bywały. I dlatego dzisiaj tutaj też właśnie jesteśmy, żeby pokazać jakby tą zdegradowaną drogę, która wymaga tutaj wymiany gruntownej, wymiany nawierzchni, jakże także odwodnienie, bo też tutaj ta droga ma problem ten, że podmakany jest korpus podczas ulew. Jak widzimy, tu są też rowy. Rowy są niedrożne. Są bardzo poważne problemy z udrożnieniem tych rowów. Jestem po rozmowie z panem dyrektorem zarządu dróg, który wskazywał mi na kłopoty, które powodują, że mają trudności z udrożnieniem tych rowów ze względu raz na miejsce położenia. One się mieszczą i prowadzą w terenach trochę podmokłych, więc trudno tu wprowadzić koparkę, żeby mogła udrożnić. Po drugie, przylegli właściciele działek niejednokrotnie też nie godzą się na to, aby ten nanos, ten muł, który byłby wyciągnięty z udrożnienia tych potoków, był na brzegu ich posiadłości. I tu są takie potężne problemy, które sprawiają, że my mamy kłopot, mieszkańcy też mają niektórzy problem, piszą pisma,
Nie wiadomo, jak to rozstrzygnąć, ale myślę, że bądźmy dobrej myśli, może to rozstrzygnięcie prawidłowe wystąpi niedługo. Bardzo się cieszę, że starosta brzozowski, pan Zdzisław Szmyt, znalazł na to pieniądze, ale trzeba powiedzieć jedną rzecz. My tutaj bardzo mocno współpracujemy i szukamy rozwiązań, a nie budujemy jakichś problemów czy barier. I dzięki temu mieszkańcy Chumisk będą mieli już za niedługo nową drogę. Mieszkańcy innych sołectw będą mieli wspólne chodniki, które budujemy wspólnie ze starostwem. Dlatego bardzo chciałbym z tego tytułu podziękować panu Zdzisławowi Szmydowi, staroście powiatu brzozowskiego. Właśnie, remont tego odcinka to można powiedzieć, że w tym roku taki jeden z najważniejszych inwestycji drogowych w gminie Brzozów. To jest jedna droga z, tak, ale powiem tak szczerze, bardzo ważna droga łącząca największą miejscowość w gminie Brzozów. Droga, tak jak już wspominałem, bardzo mocno zniszczona, ale też, że tak powiem, miejscowość Chumiska to miejscowość, która ma przed sobą bardzo duże możliwości rozwoju. I akurat przy tej drodze widzimy tam bardzo mocno postępującą zabudowę jednorodzinną. Dlatego ta droga dla nas jest takim bardzo dużym priorytetem i tak jak już mówiłem, bardzo się cieszymy z tego, że zostanie zmodernizowana. Są już w takim razie jakieś konkrety, na przykład możemy powiedzieć mniej więcej, przynajmniej kiedy się rozpoczną tutaj prace? No tutaj z panem starostą, jak i z panem radnym Grzegorzem Florkiem, tak jak wcześniej wspomniałem, te rozmowy trwają i myślę, że w tym roku będzie ukończona ta nawierzchnia i że ten odcinek będzie spełniał już takie wymogi drogi strategicznej, drogi, która będzie spełniała te normy.